I nasza radość stała się tym większa, że tutaj oddawaliśmy pokłon nowonarodzonemu Zbawicielowi razem z naszymi przyjaciółmi, którzy przybyli do nas z gór i poprzez wspólny śpiew kolęd uświadomiliśmy sobie, że Boże Narodzenie to nie jest tylko wydarzenie, które znają mieszkańcy tego czy innego miasta, ale to jest wydarzenie, którym cieszy się cały świat. A dzisiaj jest to szczególnie ważne, bo uroczystość Trzech Króli to także dzień misyjny. Co to znaczy? W uroczystość Trzech Króli odkrywamy, że istotą tego wydarzenia było nie tylko to, że królowie dotarli do Betlejem, że znali pisma, które zapowiadały narodzenie Pana Jezusa, a teraz przekonali się o tym na własne oczy. Nie było najważniejsze to, że te królewskie głowy pochyliły się przed nowonarodzonym, ubogim stające dziecięciem. Ale najważniejsze było to, że sami spotkawszy się z Panem Jezusem, zanieśli go do swoich królestw, narodów i rozgłaszali tą prawdę. I właśnie dlatego ta dzisiejsza uroczystość nazywa się uroczystością objawienia Pańskiego. Pan Jezus się objawił całemu światu przez szczególną posługę tych trzech królów, trzech mędrców. Gdy dzisiaj przywołujemy te wydarzenia, to robimy to po to, by się jeszcze bardziej ucieszyć Panem Jezusem, który się narodził. Ale jest jeszcze, tak jak w pokłonie trzech króli, ważniejsze zadanie i ważniejszy powód naszej obecności i mam nadzieję, że także naszej radości. Tym powodem jest przyjęcie Pana Jezusa, który przyszedł na świat i podzielenie się Nim z innymi. Dzisiaj myślimy nie tylko zatem o misjonarzach, którzy na krańcach świata, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Azji, głoszą Ewangelię narodom, które nie poznały w ogóle Pana Jezusa. Ale także uświadamiamy sobie, że to zadanie spoczywa także na nas i na rodzicach, by dorastające u nich boku dzieci mogły w nich widzieć takich mędrców, królów, którzy oddają pokłon Panu Jezusowi, przyjmują go całym sercem, a więc w ten sposób dzieci najpewniej uczą się, że i dla nas Pan Jezus jest bardzo ważny. Ale dzieci tutaj też nie pozostają bez poważnego zadania. W uroczystość Trzech Króli wyruszają na ulice miast Polski i całego świata. Bardzo ta tradycja jest popularna w wielu krajach świata. Kolędnicy, misjonarze, misyjni kolędnicy ubierają się w różne przebrania, biorą ze sobą szopki, pukają od drzwi do drzwi i śpiewają kolędy, tak jak my tu wspólnie teraz. I w ten sposób mówią ludziom, którzy mieszkają w domach, do których zapukali, że narodził się Pan Jezus. I w ten sposób stają się także misjonarzami, tymi, którzy głoszą narodzenie Pana Jezusa. Nie tylko sami przyjęli Go, ale też innym obwieszczają prawdę o Bożym Narodzeniu. Kochani, dzisiaj razem z Wami przeżywając to świętowanie, ten orszak Trzech Króli przepiękny oraz kolędowanie tutaj, razem z tymi gośćmi, którzy przybyli do nas z południa, z gór, robimy, cieszymy się i tę radość powiększamy po to, żeby każdy z nas, wracając do swego domu, do szkoły, do zakładów pracy, do różnych miejsc, do których nas pośle opatrzność, był pełen radości z narodzenia Pana Jezusa i w ten sposób innym o narodzeniu Pana Jezusa mówił.